Z czym ten stan wojenny był związany tu właśnie w tym miejscu, w Kołobrzegu? Może bez wielkiego kombatanstwa dzisiaj tutaj, ale też wspominamy. To za chwilę kolega Łukasz Gładysiak dwa słowa opowie o tych wielkich wydarzeniach i czynach i ofiarach niestety. Ale my gościmy tutaj ludzi z krwi i kości, którzy są związani właśnie z 13 grudnia, 30 lat temu. 55. rocznica pracy twórczej naszych kołobrzeskich artystów, naszego kołobrzeskiego artysty Jerzego Ścieśnińskiego i pani Adela Ścieśnińska. Duet, team. Ludzie, którzy stworzyli instytucję. Ludzie, instytucja. Dobry wieczór Państwu. Ja się pozwoliłem tutaj w kuluarach zwierzyć, że jestem na sali tutaj jedną z nielicznych osób, która nie ma prawa pamiętać stanu wojennego. Urodziłem się kilkanaście dni po tym, jak stan wojenny został zniesiony. Niemniej jednak no mam nadzieję, że to, co powiem, pozwoli przybliżyć trochę ten trudny czas, bo bez wątpienia ta rocznica dzisiejsza jest rocznicą wydarzenia, która rozpoczęła trudny czas w Polsce. Zresztą miała też swoje echa na świecie, o czym za chwileczkę, mam nadzieję, Państwo się przekonają. Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego był kryzys gospodarczy oraz, cokolwiek rozumieć pod tym stwierdzeniem, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego państwa. To były oficjalne powody. Nieoficjalny powód był taki, że w chwili, kiedy stan wojenny został wprowadzony, poparcie dla partii rządzącej, zresztą jedynej, sięgało 6%. Poparcie dla opozycji sięgało 62% już wtedy. Co warto pamiętać, że jedną z pierwszych takich reakcji na stan wojenny był protest pracowników zakładu Nitra w Białogardzie, to jest 14 grudnia. 15 grudnia w Jastrzębiu-Zdroju dochodzi do takiej sytuacji, której prawdopodobnie władze się w ogóle nie spodziewały. Trzykrotnie kopalnia przechodzi z rąk do rąk. Tam trwa normalna walka o panowanie między robotnikami, wojskiem i milicją. Oczywiście ostatecznie robotnicy ulegają. No i 16 grudnia, ten chyba najtragiczniejszy, najbardziej transparentny dzień na początku stanu wojennego, czyli pacyfikacja kopalni Wujek, śmierć 9 robotników, 21 jest rannych, wśród zabitych Jan Stawisiński, mieszkaniec Koszalina, który no, dzisiaj ma swoją w Koszalinie ulicę. Proszę Państwa, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której polski żołnierz otwiera ogień do polskiego robotnika, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której polska krew płynie ulicami polskich miast, to to jest rzeczywiście czas apokalipsy i cokolwiek byśmy o tym nie myśleli, to tak właśnie było. Dziękuję bardzo. Pobiegliśmy do pracy. No i tam od jednego z pracowników, który już był, dowiadujemy się, że ogłoszono stan wojenny, wojna. No, myślę sobie, to przecież w takiej sytuacji to nie na wyparcie wystawy chyba nie przejdzie. No bardzo się pomyliłem, bo trafiło do sali bardzo dużo ludzi na to otwarcie wystawy. Każdego, kogo pytałem, a skąd wiedzieliście, że to dzień feralny? Skąd? No oczywiście nie wiedzieliśmy, coś się działo. Byliśmy 2 godziny przed otwarciem wystawy. W domu sprawdzałam, rzeczywiście telefon był na podsłuchach. Po prostu w ogóle go nie było, czego nie byłam świadoma, wychodząc z domu. Przyszliśmy do galerii i spotkany pracownik Domu Kultury mówi: Jurek, co wy robicie? Przecież jest wojna. Komu wy chcecie otworzyć wystawę? I ja mówię, no poczekamy, może ktoś przyjdzie. Przyszło ponad 100 osób zmarzniętych, bo w tym czasie kino nie było ogrzewane. Ale otwarcie wystawy odbyło się. No nie posłuchali Jaruzelskiego. Ale sam fakt, na mnie największe wrażenie zrobił moment, kiedy wszedł pan Jan Bastrzyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego. Postać no, bardzo sławna i człowiek z Koszalina, myślę, jeden z nielicznych życzliwych Kołobrzegowi i Kołobrzeżanom. On to przyjechał właśnie zmilitaryzowany w butach wojskowych, wręczył Jurkowi. Ja dziś pamiętam, Jurku, do ciebie
nawet gdyby były wszelkie przeszkody, to i tak bym dotarł. Także było to bardzo miło, zawsze też mile te chwile wspominam. Dziękuję.